Witam wszystkich kolegów bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zaczynamy dalej. No sorry, że tak trochę odstęp czasowy był od nagrywania, ale zaczynamy serię praktycznie o gołębiach. Czyli praktycznie, co będziemy robić. Ten rok wszyscy się pytali, kurde, tu macie rozpiskę. Nasza rozpiska, może ją omówimy, jak to wygląda, bo to jest stricte na cały rok rozpiska. I w zależności od tego, jak później mamy dzień tygodnia, czy tam na przykład mamy przygotowanie do lotów, czy same loty, to tutaj to praktycznie o 20% zmieniamy, nie? Czyli ostatnie dni tak naprawdę de facto się zmieniają, ewentualnie poniedziałek. I już mówię wam tak, na samym początku Karma Mix 4, teraz w nowym katalogu się nazywa Mix 3, więc musicie uważać, bo jeżeli macie starą partię, jest to Mix 4, jeżeli jest to nowa partia, jest to Mix 3. Tutaj zobaczcie, mamy poniedziałek, przygotowanie apu przez Darka. Tak, także zapach ciekawy. Dobra, słuchajcie, bez ściemy lecimy dalej, konkretnie punkt po punkcie. Poniedziałek, karma u nas to jest Mix 4 plus. Teraz jak był jeszcze zima, powiedzmy zima, późna jesień, zima, to olej czosnkowy idzie plus quick core mocny. Jeżeli tak naprzemiennie co drugi tydzień z czerwonym bogactwem, czerwone bogactwo, następnie osuszamy quick corem mocnym, no to tutaj praktycznie macie. Stąd te różne takie lekko czerwonawe rzeczy, nie? Tak jak widzicie, i ten osad taki, ale one to suwają, także nie ma problemu. Woda czysta. Dlaczego tak? Gołębie muszą też mieć czystą wodę, nie? U nas jest zasada, coś podajemy na karmę, to woda idzie czysta. Jeżeli coś podajemy do wody, to karma wtedy idzie czysta, nie? No i poniedziałek, rano, wieczór, ta sama karma, więc Darek sobie urobił więcej, żeby mieć na cały dzień. Karmienie rano, karmienie wieczór. Wtorek, karma Mix 4 plus Elixir Dreigner, tu już akurat się będzie kończył. Naprzemiennie czasami go stosujemy z Prange Zupę lub Vita Buerlecitin. Tu już nowa butelka, widzę Darek. Co? Także, tak. Także to i to jest nakrętka, czyli tak jak widzicie tutaj praktycznie jakie małe są nakrętki, to jest nasza proporcja, plus herbata naturaline, nakrętka duża, czyli taka, nie? Ta herbata bardzo dobrze oddziaływuje na pierze, jest mega fajny zapach, więc jeżeli ktoś chce, to niech sobie nawet zrobi z wodą. Uwierzcie, nic wam się nie stanie. Dobra. Tak to wygląda. Plus do tego 3 łyżki letniej wody, żeby to razem, bo jak mamy objętościowo karmy więcej, żeby to bardziej rozrobić i dosłownie zalać, nie? Podać na karmę, a następnie osuszyć zwykłymi ziołami Natura Complex, duża paka. I zaraz wyciągnę... Aha, tutaj jest. Tu mamy, już otwarta. Nie, już nie otwieram. Aha. Bo ty miałeś tutaj, dobra. Pokażę wam, zobaczcie, 53 zł. To jest, kurde, prawie kilogram, nie? No. I tutaj macie cały skład i tutaj macie typowo, jak to się mówi, zobaczcie. Tu macie typowo tylko ziółka, nie? Plus tutaj jeszcze jest dodany anyż i cebula, bo to jest teraz ta nowa wersja. Bo my jeszcze mieliśmy bez cebuli, bez anyżu i bez tego, bez buraka. A teraz jest wersja taka, nie? Także pokażemy tutaj. To nie. Czekaj, tu była. No. Tu mamy praktycznie. To jest jeszcze wersja bez buraka, nie? Same ziółka. Bez żadnych dodatków, bez żadnych. Także tak to widzicie? Burakiem. Tutaj teraz jest wersja z burakiem. O kurde. To trochę ciężko się. Nie, tutaj trzeba rozpieczętować. No, powiem ci, że raczej nie, będziemy musieli z nożem, ale okej. Okay. Dobra. To takie ziółka, nie? Jeżeli chodzi o zioła, bo się pytaliście, no to tak to się nazywa.
No i to są typowo zioła, nie? Że tam jest jakiś kombajn. Jeżeli chodzi o quick core mocny, to już jest końcówka, skończyło się. No powiem wam tak, nie mam pewności, czy tu są same zioła. Tu może coś jest z jakichś, nie wiem, dodatków. Bo normalnie to my nie stosujemy zakwaszacza. Jedyne co to w fukonazolu jest odrobinę i może coś w tym, ale tutaj składu nie będziecie mieli. Na stronie pana Głazika też nie macie składu, także no nie powiem wam, nie, czy to będzie 100%. W każdym bądź razie te, wiemy, że to są ziółka, nie? Dobra, i to wygląda właśnie w ten sposób. Osuszamy tymi ziołami. No i oczywiście woda idzie czysta. No i idzie to rano i wieczorem. Standardowo możecie sobie rano urobić, jak macie takie pomieszczenie, powiedzmy, izolowane, gdzie nie ma jakiejś dużej temperatury i tak dalej, to nawet jak jest ciepło na zewnątrz, możecie przez cały dzień mieć, nie? I wieczorem sobie skarmiać. Przez co nie musicie dwa razy robić tej karmy, nie? Środa, karma, mix 4, sama karma, czysta. To tak jak powiedziałem, ta zależność. Woda, aerozol, rano i wieczór, jedna łyżeczka, mała deserowa. Na 2 litry wody lejesz po 1 litrze do poidła gołębią i tutaj akurat aerozol stosujemy zawsze z probakiem, te dwa preparaty, tak samo jak probak stosujemy z flukonazolem. Nie? Dlaczego? To wspomaga drogi oddechowe, to jest elektrolit plus probiotyki. I tutaj ma to za zadanie, gdy czasami gołębie muszą leciutko po lotach już, po kąpielach. Widzicie takie ciemne nosóweczki, tutaj mają delikatnie wloty, prawda? To jest właśnie to, że ten układ oddechowy został, ten gołąb szedł bardzo mocno i po prostu ma te nosówki troszeczkę przybrudzone. Normalnie w ciągu tygodnia on powinien sam to naturalnie wyrzucić, ale żeby mu pomóc, to po prostu stosujemy aerozol, nie? No i to tak wygląda środa. Jeżeli chodzi o czwartek, karma Mix 4 plus Elixir de Reichner, nakrętka, czyli to samo praktycznie co we wtorek, plus herbata naturaline, 3 łyżki letniej wody, podać na karmę, a następnie osuszyć zwykłymi ziołami Natural Complex Duża Paka. To jest praktycznie to samo. I jeżeli przystępujemy później, powiedzmy, do lęgów, czy do, powiedzmy, sezonu lotowego, to tutaj zamiast Elixir de Reichner idzie tak naprawdę prangę zupę, żeby te gołębie jeszcze wzmocnić. Ewentualnie Vita Buerlecitin, także tu naprzemiennie to stosujemy. I czwartek rano i wieczór tak samo, i tu jest czysta woda, czyli zobaczcie, poniedziałek, wtorek, czwartek gołębie mają czystą wodę. Nie? Teraz tak, piątek, karma Mix 4, czysta karma sama. I co idzie do wody? Rotosal. Rotosal jest to środek na wątrobę. Ja dlaczego podaję akurat ten środek? On jest podawany w bardzo małych ilościach teraz, ale w sezonie lotowym, gdy przyjdzie lot pod wiatr, to ta wątroba musi być maksymalnie zregenerowana. Okej, pod wiatr zwykły, ktoś powie okej, ale jak przyjdzie upał, uwierzcie, wątroba i nerki to jest podstawa, nie ma. To dlatego są takie wyprzedzenia później w oddziałach, nie? I ci mistrzowie robią nagle, powiedzmy, 10 pierwszych i potrafią uderzyć, oprócz tego, że mają materiał, no bo muszą mieć, to widzicie, jaką robotę robi bardzo dobrze przygotowana wątroba gołębia, nie? Ona pozwala właśnie w te takie bardzo ciężkie loty, żeby ten gołąb po prostu w 100% szedł, leciał do domu, nie? I tutaj mamy także rotosal 5 ml na 2 litry wody, rozlewaj do poidła po 1 litrze, bo my rozlewamy po litrze do poidła, mamy, znaczy staramy się w boksach mieć nie za dużą ilość gołębi, przez co ten litr spokojnie mogą wypić. One z reguły wypijają pół litra, ale żeby litr wypijały, nie? No i jedno pojenie z rana, a pod wieczór herbata naturaline na 2 litry wody, jedna nakrętka, czyli ten taki wyciąg,
ziołowy, nie? Dlaczego tak? W sezonie lotowym, jak byłaby pięceta pod wiatr, albo upalnie, 350 upalnie i roczniaki mają zasuwać, to wtedy rotosal będzie szedł przez praktycznie półtorej dnia, nie? To będzie tak, że już piątek rano, wieczór dostaną i w sobotę zrobimy 3 czy 4 małe karmienia, bardzo lekkie, węglowodanowe, z energią i pójdzie rotosal. Bo chodzi o to, żeby te gołębie były zmagazynowane. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o piątek. Sobota, karma mix, 4 czysta karma, woda czysta plus Vita Borlicitin, jedna łyżka stołowa na 1 na litr wody rano i wieczór. Tutaj sobie sobotę taką zrobiliśmy. Niedziela, karma mix 4 czysta karma, czyli tak samo jak w sobotę, woda czysta plus flukonazol, jedna łyżka stołowa na 2 litry wody rano i wieczorem. Flukonazol oczywiście wtedy łączymy z probakiem w niedzielę. No i tak to wygląda, czyli probak idzie tak naprawdę w środę i w niedzielę, dwa razy w tygodniu, jako taki probiotyk. No i co? Tutaj do poniedziałku jeszcze zapomniałem powiedzieć, jak mamy często te czerwone bogactwo, to możemy użyć biomelasy. Melasy, uwaga, bo to taka jest, widzicie, skondensowana. I ją z tym czerwonym bogactwem po łyżce i powiedzmy tyle w kubeczku letniej wody dodajemy, wszystko mieszamy, zalewamy. Było zapytanie, pan dziękuję. Się pytał, gdzie no? Kupujesz melasę? Gdzie kupuję melasę? Ja kupowałem w takim sklepie z ziołkami internetowym. Tutaj macie nawet nazwę. Nadwita. Jak sobie wpiszecie biomelasa Nadwita, to zobaczycie, dlaczego ta biomelasa, bo ona ma o 30% mniej cukrów i jest, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no ale w każdym bądź razie zastosowałem ją i była wiele lepsza jak ta zwykła, nie? Melasa taka, która jest typowo, stricte, prawie sam cukier, nie? Dlatego ta, on, tam różnica jest może 7-8 zł na taki słoiczek kosztował 28 zł, nie? A taki słoik wam wystarczy, ja myślę, że na pół roku. Dobra. To jeżeli chodzi o ten program, który tutaj mamy. Pokazałem. Macie od A do Z. Jeżeli oczywiście będzie to sezon lotowy, sezon rozpłodowy, czyli w tym przypadku gołębie będą już do rozpłodu, będą musiały nosić jajka i tak dalej, no to uwierzcie, że samice będziemy szykować. Wtedy samice będą dostawały lepszą karmę przed łączeniem, bo jak samiec zacznie ją ganiać, to ona później nie ma czasu, żeby zejść i się najeść, tylko cały czas on za nią chodzi, nie? Także, ale to jest odrębny temat. I tak samo, jeżeli chodzi o sezon lotowy, bo tutaj ten program będzie zmieniany. Końcówka tak naprawdę, bo będziemy sprawdzać już w środę, jaki wiatr mniej więcej się szykuje i wtedy już końcówkę albo mocno dobijamy te gołębie, mają mieć naprawdę powera, albo po prostu schodzimy na bardzo lekko z, powiedzmy, konopia w małym procencie, ryszpady i powiedzmy jakaś bardzo lekka karma, na przykład ten mix 4, do tego dodamy jakiś na przykład drobnych nasion. I to wszystko, nie? Także tak to wygląda. Okej, dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku poruszymy inne kwestie. Mam nadzieję, że się to wam przydało. A dla tych wszystkich, jak to się mówi, pseudo hodowców, którzy czasami próbują w jakiś sposób ukąsić innych w komentarzach, mam jedną radę. Jak nudzi ci się, bo siedzisz na dupie i nic nie robisz, to nagraj filmik i podziel się z kimś swoją informacją i swoimi przemyśleniami. Bo to, co robimy dla kogoś, to robimy to praktycznie od siebie. Także jak będziesz miał chęć, to zamiast, jak już się zmotywowałeś do napisania takiej riposty w jakimś tam komentarzu, a nie podajesz swojego nazwiska, tylko kryjesz się za jakimś nickiem i sztucznie zrobionym, powiedzmy, kontem, to ja ci daję radę. Rusz dupę, nagraj i pokaż coś ludziom, żeby oni z tego skorzystali. Także dziękuję. I co? Dawajcie subki w górę. To
wzmacnia algorytm, dzięki czemu motywuje nas do nagrywania. I oczywiście komentarze, jak najbardziej takie, które mają coś wnieść porządnego, ja lubię czytać, lubię na nie odpowiadać. Także jeżeli ktoś stosował tego typu preparaty, ma na przykład inną koncepcję, bo trochę inaczej mu zagrywał preparat, śmiało podziel się w komentarzu z kolegami, żeby wiedzieli. I jesteśmy dalej z powrotem. Pokażę tu kilka gołąbków, które chcielibyśmy, żeby jakiś hodowca nabył, ale najlepiej, gdyby ta osoba do nas przyjechała, obejrzała gołębie. Tutaj rodowody zostaną wystawione do każdego gołąbka. Prośba po prostu, żebyśmy nie musieli ich wysyłać. I no niech przyjedzie, nie Darek? Odwiedzi nas. Jakąś herbatę wypijemy, pogadamy o gołębiach. A tymczasem pokażę po kolei gołębia. Może zacznę od pierwszego gołąbka. Z tego gołąbka. To jest oryginalny gołąb, którego nabyłem w hodowli doktora Eckharda Schwide. Połowy gołąbek. Jest to gołąbek z 19 roku 1383. W rodowodzie jest to półbrat do pierwszego lotnika, pierwszego asa, który najlepiej leciał wszystkie loty na wspólnym gołębniku w Sewilli. Jest to piękny samiec, mocno ten. Ten samiec został wycofany, on był samcem lotowym, ze względu na to, że miał zerwane te skrzydło. Nie? On bardzo dobrze lata po gołębniku, ale ma czasami problem, nie? Także tego gołębia, jak ktoś będzie chciał nabyć, to proszę o kontakt. Tu jest też jego syn, teraz pokażemy. Bardzo dobre gołębie są w tym. Jak ktoś będzie chciał, proszę napisać mi nawet na WhatsAppie, udostępnię rodowód, to zobaczycie, jakie gołąbki siedzą. To jest dużo gołębi z linii Rakietie. Tu pokażę jego syna. Też taki połowy gołąb, nawet bardziej połowy jak ojciec. Nawet ma jeszcze takie śmieszne, takie rudawe, widzicie, kreski, nie? Na tym. Śmiesznie wygląda, bo jest dość daleko, by pomyśleć, kurczę, jakieś pirojady macie, coś. On po prostu ma takie, te, jak to się mówi, kreseczki takie. Bardzo ładny też oko. Tutaj, jeżeli chodzi o budowę, jest troszkę krótszy od ojca, bo matka była krótsza. No i matka to też jest oryginał od doktora Eckharda, także po dwóch oryginałach. Z roku? Ten akurat jest z roku 2022, to jest numer 12034. A ojciec 19 rok. Tak, tak, tak. Są obydwa gołąbki. Młode gołębie. Pokażę dalej, tutaj z naszych gołąbków. Pokażę gołąbka, którego miałem przelotowanego cały sezon u mnie. Ten gołąb miał dosłownie zerwane skrzydła, ale i tak go uruchomiłem od trzeciego lotu, jeszcze zrobił tam dwa konkursy. To jest z tych szelensów. To jest półbrat do, to jest dosłownie półbrat, czyli ten sam ojciec, do ósmego gołębia w kategorii Sport H, czyli tej samicy, nie z tego roku, tylko z roku poprzedniego, nie? Zakupił go tam Kubicki, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, od Marka. I to jest ten sam ojciec, nie? Także bo my tutaj na przykład mamy jeszcze matkę i ciotkę tej samicy. Ten gołąb był u mnie lotowany. To jest gołąb 7184, oryginał co od Marka. I dlatego ja bym chciał, żeby osoba, która będzie nabywać gołębie, to nie brała po jednej sztuce, tylko albo wzięła połowę, albo całość tych gołębi, bo ja zawsze mogę mieć kontakt z tą osobą i na przykład wtedy się nawet z nią wymieniać później gołębiami, nie? Chcielibyśmy, żeby ta osoba oparła gołąbki właśnie po części też na tych gołąbkach, które tutaj pokazuję, czyli od nas, nie?
Tutaj jest gołąbek 57-17 z tego roku. Zeszłego już. Zeszłego, pardon, 23. Marka Samczyk 56-38. Twoja ciemna 3843 17 roku. A Samczyk 19. A to jest ta para, co jest cały komplet. Tak, 6x6. 6x6, tak. No, tutaj powiem tak. Tutaj jeden egzemplarz z tych sześciu. Dwa, bodajże dwa są. 70 i 17. Drugi Samczyk też jeszcze jest. Tak, tak, tak. Tutaj, tak? Tak. Aha, bo wtedy zdecydowaliśmy, że cztery dalej lotujemy, tak, a dwa. Tak. Dobra. Normalnie byśmy cofnęli gołębia do rozpłodu, bo można zobaczyć na oko na wszystko, na te walory, jakie ma. U nas gołębie są bardzo zadbane. Jednak powiedzmy po zimie, ja chcę, żeby do lotów, tak jak widziałeś, Darek, było 8, chyba 7 czy 8 łbów poleciało. Z jednego względu, tak. To musi być selekcja zawsze. Zobaczcie na tego gołębia. Tutaj nie będziemy nic. Ten, jak on ma plecy zrobione, jest taki troszkę drobniejszy, ale to bardziej po matce, nie? Skrzydło tutaj już jest końcówka, ostatnia odrasta. Jak wygląda łopata jego, nie? Takie malotka. I z tej pary na 6 młodych wyciągniętych 6 jest. Czyli tutaj dostajecie praktycznie. Samiec to jest taki samczyk, Marek miał taką bardzo fajną lotniczkę i jej brat. I Marek sam mówił, Darek, tego gołębia musisz wziąć, nie? No tego tak, siwka. Przyniósł, no. Tak. A ja dokotłowałem samicę po moich ciemnych, córkę tego starego ciemnego. Znaczy tutaj jest akurat, matką jest siostra, czyli ciemna, 3843, matka jego. No tak, 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 to ja mówię, czyli po tym córka tego ciemnego. Ciemnego, tak, no. I tutaj mamy, dlatego myślę, że ktoś będzie z tego gołębia bardzo zadowolony, zobaczcie, gołąbki. U nas gołąbki są naprawdę zadbane, teraz są, kończymy już kurację wszystkie, żeby gołębie były przygotowane zarówno do lęgów, jak i później do sezonu lotowego. Tutaj następny gołąbek. Tu jest gołąbek 5727. To jest ojciec Headwonder od Dawida Kuczaka. Uh-huh. I samiczka doktora Szwida. Z 16 roku. Taka groszka. No, matka tego gołębia no, ma bardzo dobry rodowód. Tutaj gołąbek też. Jak już coś wystawiamy, to takiego, żebyście mogli sobie zobaczyć, żeby coś z tego było na lata. I tutaj ostatnie lotko mu odrasta. Także pokażemy, jak wygląda jeszcze, jeżeli chodzi o oko tego gołębia. Widzicie taki srebrny ring w środku. No. Chcemy, żeby ta osoba lub te dwie osoby, które nabędą te gołębie, nie? Żeby te osoby z nami współpracowały. Ja im pomogę. Powiedzmy, w ułożeniu programu, w lotowaniu, tylko żeby cały czas była współpraca z nami. No i nie mamy gołębnika z gumy, ja Darkowi powiedziałem, mamy pewne założenia, ile może być gołąbków, a ile nie, nie? Dlatego tutaj następny gołąbek to jest 5770, czyli wspomniany wcześniej, jak 17 z tej pary, co tak fajnie gołębie idą. Jest tu brat, nie? Pokażemy budowę. Wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o oczy, też pokażemy. Zobaczcie. Także to jest z tej fajnej pary. Tutaj wkładamy gołąbki. Następny gołąbek. Tu pokażę. Ktoś może powiedzieć, że pokażę wam, tu jest gołąb, moim zdaniem bardzo fajny, on nie ma żadnej obrączki. Zostawiłem jednego takiego egzemplarza, to jest po siostrze tej samicy, czyli jego matka to jest 1974, siostra samicy, która wydała tą ósmą samiczkę w Polsce w kategorii Sport H, czyli po ciotce, razy imbret na tego mojego 6937, czyli na tego starego dziadka z 11 roku, nie? I ten imbret to jest łączenie wtórne, czyli
jest to podwójna wnuczka, po brat razy siostra, na tego samego samca docelowego 6937. Tutaj pokażemy, jak też wygląda oko tego gołębia. Tak, to jest gołąb z tamtego roku. 23. Tak, 23 rok. Ja go zostawiłem specjalnie, żeby później do rozpłodu. My tych ciemnych egzemplarzy mamy dużo i w tym roku nawet w parach rozpłodowych jeszcze na krew łączymy. Ja tam później pokażę na kartce, jaki docelowo chcemy uzyskać współczynnik krwi. Jak to zrobić, nie? Także tak on wygląda, samczyk. Z tych ciemnych gołąbków, typowy samczyk. Fajnie docięty na dole, także tak to wygląda. Następny z gołąbków. Chodź tu. To jest gołąbek o numerze 5828. To jest tu od Jarka. To jest też z ciemnych gołębi. Tego akurat nie pamiętam z głowy, to będę musiał po prostu sprawdzić w papiery, żeby wam później powiedzieć dokładnie. To chyba mu tylko ostatnie lotko mu zostało. To też było zostawione z tych gołębi, co mamy, no już któryś go uderzył. Widzę, bo w koszu się biły przed chwilą, bo już lekko podłzawia, widzisz, jak uderzył go, tu go trafił. No, także jak widać, tu jest akurat też pewnie zostawione z tych ciemnych, przypomnę się tam. Możliwe, bo Imbret dawał wszystkie gołębie, które mają na żółtych oczach, no i stary też dawał i na żółtych, i na czerwonych. Tak mi się kojarzy, że to wspomniałeś właśnie wcześniej, że jeden z tych był 5828, no, także, no bo jednego nie zaobrączkowałem, w sensie nie zaobrączkowałem, po prostu mu ściągnęły, już później na siłę nie wciskałem, mówię do Jarka, zostaw, mówię, bo to tylko do krwi, żeby został gołąb. Tutaj mamy następnego gołąbka, jest to samczyk, oryginał od kolegi Marka Zająca, co zakupiliśmy. Fajny samiec, zaraz pokażemy. Mamy siostrę jego, dlatego samca możemy odsprzedać. 6289 z 22 roku. To jest samczyk, nie? Zaraz pokażemy, jak skrzydło wygląda. I mamy jego pełną siostrę z gniazda. Dlatego ktoś, kto będzie nabywał, to tutaj na pewno będzie miał z niego pociechę. Następny gołąb to jeszcze z samców. Pokażemy. To jest gołąb u mnie lotowany, bo jakiś czas temu dzwoniło do mnie dwóch panów i bardzo chcieli ode mnie go kupić, ale ja wtedy nie chciałem sprzedać. To już mamy lotowych też dzieci tego gołąbka. To jest ten, akurat tu jak się bił, to coś. No, jak się bił, to też sobie uszkodził troszeczkę skrzydło. Lotkę strzeliła. Jest to oryginał Tadziu Drost za 369, 22 rok. To jest numer 309. Gołąbek dwa razy w typowanej drużynie wicemistrza oddziału, na gołębie typowane, młode. I tu mamy też jego córki, więc jak ktoś, kto zaczyna, niech zaczyna od bardzo dobrych gołąbków. To on jest taki wątlejszy, dlatego lepiej zawsze mu dać samicę taką szeroką, nie? To jeżeli chodzi o samce, zaprezentuję teraz 5 samiczek, z czego 4 tylko są do nabycia, bo jedna to będzie prezent dla serdecznego znajomego, pana Staszka Zagajewskiego. Teraz pokażemy, chodźcie.
Najpierw pokażę tą samiczkę. Ta samiczka jest prezentem dla pana Staszka Zagajewskiego. To jest samiczka 2021. Ona została, ona jest tak półsiostrą do tej ósmego gołębia Polski w kategorii Sport Haas tamtego roku. I ta samiczka jest córką tego naszego ciemnego 6937 starego. I to jest bardzo inteligentna samica. Dlatego będzie szła do pana Staszka. Obiecałem ostatnio, jak byłem u niego nagrywać filmik, który będziecie niedługo widzieć, że przywiozę mu w prezencie taką samiczkę ode mnie. Ona jest bardzo wartościowa dla mnie. Dlatego pojedzie do pana Staszka. Tu jeszcze z tych ciemnych samiczek. Zaraz pokażemy. Tutaj będę miał 5861. To jest jeden z egzemplarz oryginał, który wyszedł. Jest to gołąb po tym docelowym samcu 6937 razy mazany łebek, czyli samica 4197. Jest to dziecko, czyste dziecko, ponieważ mój stary dziadek, on tak płodzi jeszcze jeden, dwa komplety, czasami uda się mieć zalężone. W tym przypadku jedno jajko się zbiło, drugie, z drugiego wyszła ta samica. Ona ma jeszcze dwa do zrzucenia, także była dość później. Połączony był gołąbek, bo wiadomo, on już jest stary, żeby płodził, to potrzebuje trochę większą temperaturę. I tutaj jest oryginał po tym samczyku, nie? Także na tą samicę mazany łepek. Jak ktoś będzie potrzebował, to można sobie wziąć nawet pióra rodziców, nie? Bo rodzice u nas są, także nie ma problemu. Okej. Pokażemy dalej. Chodźcie. Okej. Tutaj mamy samiczkę 2486. Darek, to jest? Tam jest ten ojciec, ten niebieski, białolotek, a matka to jest doktora Szwida, samiczka 14 roku. Mhm. I siostry latały też. Mhm. Tak wygląda. Ono praktycznie jest z czwartego lęgu. Mhm. No tutaj ma jedno jeszcze do spierzenia, nie? Zostawiliśmy takiego późniaka, co do dołączenia do krwi. Też bardzo fajnie utrzymana samica. No widać nawet na plecach, nie, jak ona wygląda. Także no i pokażemy tutaj, jak wygląda oko tego gołębia. Także mykka strzałeczka. Ładna samica, zadbana. No i sobie mała. Pokażemy jeszcze, zostały tu dwa egzemplarze u samiczek. Chodź, mała. Tutaj jest z 2492, 23 rok z tego roku, samiczka. Ojciec to jest samczyk ciemny, po twoim brat razy siostra ciemna. Mhm. A matka z 21 roku, doktora Szpidel-Groszka. Mhm. Tutaj też staraliśmy się wam zaprezentować jakieś takie ciekawe połączenie, gdzie brat razy siostra wyszedł samiec, który już dał, jej brat bardzo fajnie leciał, na samice również od doktora Eckharda. No i pokażemy, jak to wygląda, nie? Wygląda gołąbek. No. Myślę, że tego, jak się mówi, że też ciekawa samica. Dobrze tutaj na dole rozbudowana. Że następne połączenia, które na przykład na docelowe samce byśmy zrobili, że będą jeszcze lepsza generacja gołębi wyjdzie. No i tutaj
pokażę jeszcze na koniec jednego gołąbka szpaka. To jest samiczka. Jest to córka ratraka. Normalnie czwórka dzieci teraz jest w rozpłodzie. Jest to jego córka. Pokażemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o oko. Ta samiczka tu była uderzona, ale ogólnie myślę, że bardzo ciekawy gołąb. Matkę nazywam Małą Pstrą. Bardzo fajna samica od kolegi Marka Zająca. I ojciec to jest, mówię, potężny, duży, biały gołąb z Klasensów. To jest... My mamy... Pokażemy jeszcze na sekundę, podejdziemy, Darek. Pokażemy brata na przykład tej samicy, nie? Tam jak mamy, albo samicę, czy siostrę, nie? No bo one różne barwy tam wydają. Są białe całe, ale są również, jest szpaczka taka, są szpaki typowe, takie a la tygrysy, ale bardziej szpaki. I właśnie wyszła taka szymerka, nie? Jedyny egzemplarz, który wyszedł taki szymerkowaty. Także tak to wygląda. No i co, daj Darek pauzę, pójdziemy do gołębnika, pokażę kilka gołębi, żebyście widzieli, po jakich gołębiach te gołębie są. Jesteśmy w gołębniku, pokażę wam, ten akurat samczyk był u mnie lotowany, 12004, on został cofnięty do rozpłodu. U Jarka w tym roku bardzo fajnie się pokazywał, młody po nim. I to jest czysty brat tej ostatniej samicy, co pokazywaliśmy, nie? Tak. Zobaczcie, jak ten gołąb wygląda. Tamta samica jeszcze się, ona jak tak rok czasu dostanie, to ona będzie tej samej budowy, będzie taka duża, silna samica jak ten. Jak to się mówi tutaj, jeżeli chodzi o skrzydło. Pokazany jest samczyk, jeżeli chodzi o oko. I teraz pokażę jego siostrę, nie? Jego siostra. W tym roku też u Jarka zostały gołąbki młode po tej samiczce. Będzie miał do lotów na roczniaka. I to jest siostra. Ta siostra akurat jest z trzeciego lęgu. Ja ją sobie zostawiłem bezpośrednio do rozpłodu rok wcześniej. I tak ona wygląda. Jest jeszcze większa jak ten samczyk. I tak wygląda skrzydło. Mają podobne ułożenie skrzydła. I tu jest na przykład, tak wygląda je oko. Myślę, że tam ta samica dość ciekawa. Damy pauzę. Tam pokazywaliśmy takie dwie samiczki, 57, nie, samce to są, sorry. 5717, 5770, nie? No i to jest po tej samicy, to jest samica 3843. Ja miałem jej brata lotowanego 3801 tej samicy, czysty brat z tego samego połączenia. To jej brat na 6 wkładań zrobił 4 konkursy w 2017 roku i był 15 z lotu Minden na 4500 gołębi i wygrał wtedy dla mnie kupę kasy. Tu jeżeli chodzi o tą samicę, to pokażę, to jest można powiedzieć petarda, nie? Samica bardzo spokojna. Zobaczcie, jak leży. Ten, jak to się mówi. To jest ta samiczka, co na jednym filmie mówiłeś, że po tych ciemnych samiczkach przyjdzie do mnie. To no. Właśnie te pierwsze gołębie, co trafiły do mnie. Tak. I pokażemy, jak wygląda skrzydło w tej samicy. Ona tutaj nie jest jakoś tam specjalnie wielka. Ona była lotowana u taty. Tak naprawdę jako młoda samica, nie? Ja ją później od razu zabrałem. I tu już mamy zarówno z jej córki fajne gołębie i z syna. Z tym, że ona była połączona na swojego brata i tam są właśnie jej dzieci, co też są w rozpłodzie, nie? No i teraz na Marka Zająca samca bardzo fajnie do lotów. Mówię, nic z niej nie zginęło. Fajna samica. Tutaj też okrąglutka. Ona jest teraz w świetnej formie życiowej, także do lęgów będzie elegancka.
To tak, żebyś pokazać tylko właśnie odnośnie tego, tam tych dwóch gołębi, nie? Pokażemy matkę, jak wygląda, bo często właśnie hodowcy się pytają, a jak rodzice wyglądają, nie? Także mówię, z tych gołębi ciemnych jestem bardzo zadowolony przez szereg lat i one będą bardzo długo ze mną, nie? Jeszcze trzeba podkreślić, z ostatniego piątego lotu, po tych samczykach siostra, ta ciemna siadła druga na gołębi. Mając niebieską samiczką, razem dwie naraz przyleciały. W tej samej praktycznie minucie, sekundzie się odbiły. Mhm, tylko że znaczy, dwie sekundy później. No, czyli razem siadały na antenę, a tamta zrobiła dymną, a ta akurat za nią była. Tak, też to była trzecia, ta czwarta w sekcji ogólnie. No. Także fajna samica. 17 gołów. Tak, bardzo inteligentna. No wtedy myśmy trochę gołębi mieli w tej 50, a tam akurat całe te loty zdominowała rodzina Łepuch, jeżeli chodzi o ten rok. Gołębie, no idź sobie Mańka. No. Tu jest jej matka, ta z tym mazanym łebkiem, tak jak zobaczycie, to jest jej matka. Samica 4197. Ja obiecałem tacie, że ta samica dożywotnio zostanie ze mną. Była moja najlepsza samica rozpłodowa. I co? Ta biała też jest po ratraku i jest już inny. Jak tam też paczko, co mówiłeś? Tak, jest, tak. To już jest troszkę inny kolor, nie? Tak. Także tak to wygląda. No. No i co? Tutaj mamy. To jest co? 70, jest też piątka, nie? No, tutaj to pokazywaliśmy. To tutaj jest samiczka 1975. To jest matka tego, jak to się mówi, tego ósmego gołębia w kategorii Sportcha. Mamy jej siostrę. Także będziemy tutaj pracować nad gołąbkami. Tutaj jest na przykład bardzo fajne połączenie, bo jest jej siostra razy imbred ciemnego. 12007 to jest ta samica, co ja Darkowi zawsze mówię, że ona jest moim wykładnikiem. Ona u mnie też bardzo fajnie leciała. Także ja sobie tutaj u Darka do rozpłodu daliśmy, była połączona na Wojtka, nie? Tak, Widać tutaj taką lekką strzałeczkę. Wyszły po nich albo połowy, albo kwiste czerwone. Tak. Także też fajna samica. Tu już ma plecy, jak widzicie. Jeszcze lepiej. Ogólnie te gołębie, jak to się mówi, ciemne, im bardziej do siebie składaliśmy, tym jeszcze lepsze budowy wychodziły i lepsze egzemplarze z tych gołębi. No i co by ma. Dobra. To tyle. No i co? Życzymy wam udanego sezonu. I tak jak prosiłem, żeby jedna, maksymalnie dwie osoby, które będą zdecydowane, nabyły te gołąbki. Najlepiej jakby przyjechała ta osoba, porozmawiała, zobaczyła te gołąbki, wzięła sobie do ręki i wtedy będziemy wiedzieć, gdzie one są. Ustalimy jakiś plan, ta osoba będzie łączyć te gołębie. My będziemy wiedzieć, gdzie one są. Jak będziemy potrzebowali, to nawet się później wymienimy, nie? Także na dzisiaj tyle, albo aż tyle. Wcześniej przed tym kawałkiem wideo macie całą rozpiskę, plan, który wam podaliśmy. I jak ktoś będzie miał chęć, to dzwońcie do mnie 790-256-144 albo do kolegi Darka. Darek, twój numer, bo już nie pamiętam na pamięć. Powiem ci szczerze, też nie pamiętam swojego numeru. Ale wyświetlimy. Tak jest. Także trzymajcie się. Robimy swoje i do przodu. Tak jest.